Cześć, z tej strony Pragamer. Witam w kolejnym odcinku z serii Days Gone i w dzisiejszym odcinku postanowiłem spotkać się z doktorem Jimenezem. O tutaj, spróbujemy się tu wybrać, zobaczymy co ma nam do przekazania. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę, nigdzie u góry on nie mieszka. Oj, chyba jednak musimy na górę się udać. No nic, trudno, zrobiliśmy parę kroków nad to. No i zobaczymy, co hey, powie nam doktor Jimenez. Zapraszam. Siędę se. Usiądź sobie. Usiądź. Mhm. Popatrzmy. Powiedz, z kim się woziłeś przed tym wszystkim? Nie rozumiem, do czego zmierzasz. No mementes. Bo wiecie, spędziłem kilka lat we wschodnim LA, łatając bandas de motoristas i wszelkie maści bandiero. Poznaję was. A to? Żaden kominek tak nie parzy, amigo. Doktor Jimenez chyba jest jakimś Hiszpanem. Dobra, nie brudź tego. Samo się zagoi. Ale szrama zostanie. Tylko nie zapomnij wpaść za kilka dni, żebym to obejrzał. Jasna sprawa. Zabawne. Kiedy miasto spłonęło i weszły hordy, dzielnice, które od zawsze się żarły, zjednoczyły się. Walczyły razem. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods i Cripsi. Ramię w ramię. Porąbane, czego czasem trzeba, żeby ludzie się dogadali, nie? Dzięki. No za wiele tutaj nie mieliśmy do roboty. Jakie wątki tutaj jeszcze nam zostały? Miro, łowcy obozów wypadowych. No to może oczyścimy te obozy. W którym miejscu on jest? A, tu ten oddalony. Taylor, trochę czasu minęło. Już się bałem, że za bardzo zbliżyłeś do tego gościa, którego trupiłeś. No, jestem blisko i siedzę mu na dupie. Potrzebuję twojej pomocy, stary. Jestem przy małym obozie na południe od Crater Lake. Rzut beretem od South Wind Drive. Taylor, słuchaj. Nie mam pojęcia, co ty wyprawiasz, ale masz... O, nie! Taylor? Taylor! O, jasny chuj. Kurczę, czyżby Taylor miał problemy? Może sobie tak wyjedziemy. Rozwalimy ten obóz wypadowy. Postaramy się pomóc w międzyczasie później Taylorowi. Odbiór. Przełączam na kanał prywatny. Poczekaj. Deacon, jesteś tam? Jestem. Słuchaj, bo rzuciłem okiem na formularz i widzę, że potrzebujesz krzemianu? No, krzemian. Używam go jako środka destylującego w chromatografii kolumnowej. A chromato co? Kolumnowej? Wybacz, to po prostu... Część moich badań, która akurat idzie naprawdę dobrze. Czyli... krzemian. Gdzie go znajdę? Myślałam, że zaznaczyłam to na formularzu. Czekaj. Dobra, na południowy zachód od nas jest sklep niedaleko Mazama Village. Tam powinieneś coś znaleźć. Dobra, jasne. Dziękuję. Przepraszam, zapomnij. Ma to skurwiel! Kurde, widzę, że tu nas ptaki będą atakować także. A może spróbujmy spalić te gniazda w jakiś sposób? Zniszczyliśmy jedno. Nieźle, w głowę.
nieźle, tylko za bardzo amunicji chyba także nie mamy. Trudno, może nam się to uda. Tu jeszcze jedno gniazdo, okej. No i gniazda zniszczone. Możemy sobie przy okazji wytworzyć kilka koktajli Mołotowa. Nie wiem, co ja mam z tym Łomotowem. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że będziemy mogli tam w obozie zebrać sobie amunicję jakąś. Tak jest, proszę pani. Wróćmy. Bez odbioru. Krzemian. Co to w ogóle jest Krzemian? Co te świrusy takie szybkie? No starały się rzucić na mnie, no. Ale na motocyklu ciężko byłoby ich dogonić mi. A co tutaj mamy? Jestem na miejscu. Poszukajmy tego Krzemianu. A to spróbujemy od razu Krzemian sobie załatwić. Dobra, dzieciaki. Co to było? Muszę przeładować. Te ptaki naprawdę idzie się zlęknąć. Masakra. Jeszcze traszki. Okej. Ja bym sobie wziął w pierwszej kolejności dotankował motocykl. Gdybyśmy musieli stąd zwiewać jakoś. Właśnie tak. Wtedy też... Celem jest zdobycie kolejnego poziomu, bo jak już widzieliśmy w poprzednim odcinku, jeszcze puma. Noś ty. Gniazdo. Musisz. A jeszcze te ptaki. Fantastycznie, ja chyba będę musiał zużyć apteczkę. Kurde. Spróbujmy spalić to gniazdo. Kurczę, dajcie wycelować. Mam nadzieję, że znikną wtedy te ptaki. Świeże mięso. Dobrze, spróbujmy w takim razie odnaleźć ten Krzemian. No i proszę. Niezbyt wielki teren do przeszukiwań. Tam widzicie wóz policyjny, warto będzie się do niego wybrać po amunicję. A tymczasem wejdźmy do budynku. Muszę znaleźć wejście. Czyli to jednak będzie w budynku, tylko musimy znaleźć wejście. Przez te dziurki. To jakiś rodzinny sklepik. Tylko gdzie jest ten zbliżony Krzemian? No. Dobrze poszło. Nie, nie tutaj. Rozejrzymy się trochę tutaj. Krzemian, no tak. Musi gdzieś tu być. A musi, Deacon. Sara by nas nie okłamywała.
burza tutaj ogólnie w okolicy stref lęgowych z tymi ptakami. Dobra, jasne. Parkuj sobie gdzie chcesz. Aha, tu ten. Szybciej, Deacon. Przestań już! Gdzie my znajdziemy? O, krzemian. Proszę bardzo. Krzemian. Jeszcze się upewnię, tutaj wszędzie byliśmy. Tylko możemy więc wychodzić stąd. Dobra, do wozu policyjnego jeszcze szybko na pieszo. Cofniemy się potem do motocykla i zaatakujemy ten obóz wypadowy w końcu. Sara, jesteś tam? Mam ten krzemian, który chciałaś. Kapralu St. John, tak, jestem. Mam spotkanie z porucznikiem Weaverem. Kapralu St. John, to kiedy wykonasz dla mnie jakiś nowy kurs? No nie wiem, bo... Weaver! Kapralu, zgłoście się do mnie, jak wrócicie na wyspę. Whittaker bez odbioru. Pany Weaver, co on sobie kurwa myśli? Fajnie, że będziemy mogli uzupełnić tu amunicję. Tu kapral St. John do doktora Jimeneza. Odbiór. O, St. John, jak tam ręka? Dobrze, no dobrze. Ta maść, czy co to tam jest, no, działa naprawdę dobrze. Może lepiej sam to ocenię. Hej, a tak w sumie, to chciałem zapytać... Jak dobrze zna pan porucznika Weavera? Porucznika Weavera? Znam go tak samo jak innych oficerów. Czemu pytacie? Sam nie wiem. Ja tylko... Bo robię dla nich trochę kursów. Znaczy dla niego i dla porucznika Whittaker. I po prostu wydaje mi się, że on... żyje się ciągle naprzykrza i to... To mi się kurewsko nie podoba. Porucznik Whittaker potrafi o siebie zadbać. Słuchaj, St. John. Pułkownik toleruje odrobinę bratania się między oficerami. Na twoim miejscu nie mieszałbym się w to. Rozumiem, doktorze. I proszę się nie martwić o Weavera. Nie jest święty, ale znam gorszych. Jimenez, bez odbioru. I od razu chyba będziemy mieli tutaj punkt Niro. Zejdziemy tutaj od tej strony. No wychylcie się stamtąd. Pięknie. Chyba przez to nie trafimy w nikogo. Nie ruszysz się, co? Już ci się nie przyda. Ktoś tam jest? Chyba świrusy załatwią całą robotę za nas. Będziemy mogli sobie spokojnie spenetrować. Obóz. Już tylko jeden. To już wszyscy. Teraz już nie będziecie organizować żadnych napadów w okolicy. Ciekawe, czy mnie tu wykluczy jakiś bunkier. Kurczę, spora ilość ich.
Cholera, mało nabojów. Dobra. Rozbierajmy sobie trofea. Wykorzystam to. Tylko szybko, szybko. Chyba jakaś horda. Ta jeszcze musiała mnie ogłuszyć, oczywiście, jakby mogło być inaczej. Kondycja wyczerpana. Nie wiem, czy wyciągnę. Niewiele brakowało. Nie wiem, czy chcę to ogarynać, bo nie wiem, jak wielu jeszcze ich pozostało. Zobaczmy, wytwórzmy może bomby rurowe. Zawsze to jest dobra broń na nich. To mam wrażenie, że to jakaś niewielka horda może być. Dikon teraz. Sporo ich tu jeszcze. Na jednego w sumie było szkoda. Coś jest. Teraz pytanie, skąd oni wyłazili? No i jest. To do środka. Może pierw sobie jednak zwiedzimy podziemia obozu, bunkier. Ja bym się chyba tu zdrzemnął, kurczę. Mniej świrusów będzie zdecydowanie w dzień. Od razu mamy tutaj mapę. Co my tu mamy? Mapa, tak jest.
co? Schematy. O tak, zajebiście. O, mam przy okazji punkt umiejętności. Zastanówmy się, na co moglibyśmy go wydać. Regeneruje ilość kondycji. No, może być to dobry pomysł w przypadku, kiedy uciekamy przed świrusami. No i tak jak powiedziałem, zbliżamy się w tym momencie do poranka. Po prostu nie wiem, czy tu w okolicy może jakaś horda się kryje. Mam nadzieję, że będziemy mogli pozostawione trofea zebrać. Może z tunelu te świrusy wychodzą. Tak naprawdę ciężko stwierdzić. Już tego w drogę. No to idźmy na powierzchnię i sprawdźmy sobie. Dobra, tutaj widzimy jeden megafon. Możemy go przy okazji zniszczyć. Tak się rozglądam, czy na tych słupach jest gdzieś. Tutaj. Jest generator. Dobra, jeżeli tu mam generator, tutaj jeszcze na budynku. Chyba, że tu z góry te świrusy nadchodzą do nas. Czy jeżeli wszystkich nie zniszczymy megafonów, jeżeli będziemy wracać w to miejsce, to jest zawsze jakiś problem. Tutaj kolejny. Chodźmy tutaj. Tam jeszcze chyba na budce strażniczej jest jeden. Mam wrażenie, że tych megafonów jest coraz więcej po prostu w tych punktach Nero, ale no nie mogłoby być zbyt łatwo. No nie, tu już zniszczyliśmy. Tam nie ma. Na pewno. Kurczę, wolę się upewnić. Dobra, tu ten zbiliśmy. Tam nie ma. Tam też nie ma. Tutaj, tutaj. Nie ma, nie ma. No dobra, ryzykujemy. Najwyżej będziemy uciekać. Mam nadzieję, że większość wirusów wybiliśmy tutaj. No to jazda. Świetnie. Czy jeszcze bym się oddalił może zatankować motocykl przy okazji, gdyby... Myśmy musieli się ewakuować z tego punktu. Nie jest on tak daleko. Jednak to będzie zawsze bezpieczniejsza droga ucieczki. A, my mieliśmy prawie pełen bak. Niepotrzebnie to robiłem. Dobra, i chyba będziemy włączać ten generator. Zdobędziemy sobie kolejny iniektor. Zwiększymy nasze umiejętności. A właściwie poziom którejś z umiejętności, tak się już zastanawiam, który poziom wykorzystać.
i proszę. A, trzeba naprawić, bo psuty. Zielone światła, to dobrze, to zawsze dobrze. Prąd nie działa, no jasne. Ja pierdolę, przepalony bezpiecznik. Jak zwykle, ale gdzie go zamontować? To już gorsza sprawa. Znaleźć pierwszy trzeba. Bo tutaj w tym namiocie także nie byliśmy, więc mam nadzieję, że bezpiecznik tutaj odnajdziemy. Więcej złomu. Kurczę, nie mogło być tak prosto. Dobra, jeszcze raz powoli. Gdzie może być bezpiecznik? Gdzie ja bym schował bezpiecznik? Czy no nie ma tu zbyt wielu punktów? Jeżeli mamy w ogóle w tym okręgu sprawdzać. Chyba, że to skrzynka. Nie, gdzie? Tutaj mamy jeszcze szmatę. Teraz Dikon nie mówi, że przepalony bezpiecznik. Aha, tutaj mam punkt do bezpieczniku. Kurde, gdzie ja teraz znajdę bezpiecznik? A, mamy ślady. Wystarczyło do puszki z bezpiecznikami podejść, że ja o tym nie pomyślałem. To tutaj. Nie zbierzemy sobie tutaj już nic. Tu w skrzyni, tak. Nie? Tutaj. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ha, teraz jesteś mój. Czy ja nie słyszałem jakiegoś chrapania? Dobra, rozejrzyjmy się. No, rozglądam się, Dikon, w tym sensie, że ja ponownie nic nie widzę tutaj. Chyba, że teraz w środku jakimś cudem pojawił się nam bezpiecznik. A nie, tutaj jest jakaś skrzynka. Aś, kurczę, tu się schował. Co my tu mamy? Znów mam drop. Kurczę, a co ten tak się wije na tej linie? No, nie wiem, czy nie mam się czego obawiać. Okej, i... A, tu jest skrzynia. Pewnie będzie bezpiecznik. Dokładnie. Tak. Czy to wiatr nim poruszał?
A, chyba cały czas tak się wije na tej linie. Dobra, no i to rozumiem. Dobra, wsadzaj Dikon bezpiecznik. To załatwi sprawę. Jeszcze musimy włączyć, tak. Mam nadzieję, że wszystkie megafony zniszczone. Ahoj, przygodo. Okej, wygląda, że udało się wszystkie megafony zniszczyć. Lepiej, żeby było tutaj coś wartego tego całego zachodu. Dikon, też mam taką nadzieję, że będzie tu coś wartego. W szczególności niektór. Kolejny rejestrator. Nagranie do wysłuchania. Co się tu stało? Przyłącz to! Pomyślą, że padło zasilanie. Jak się stąd wydostał? Cisza! Trzeba poczekać, aż odejdą. Cholerna bojówka. To już druga przeprawa z tymi skurwielami. Chyba już nie będziesz nadzorowała tych składowisk ciał. Ja nie widziałem jeszcze świrusa, który by umiał pływać. Kurde, oby ci się udało, Marty. No ciekawe, tak. A teraz iniektor. Weźmiemy sobie iniektor. Wiecie co? Ja chyba w kondycję zainwestuję, bo jednak przydaje mi się to ucieczce przed świrusami. Kurczę, jeszcze trochę tych punktów do kolejnego poziomu nam brakuje. No Dikon, ostrożnie. Kurde, znowu będzie pełno świrusów. Dajmy się do motocykla. Świrusy lubią deszczyk. Jego coś ale chrapanie słyszałem chyba. Ale udało się. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy jeszcze w okolicy. Moglibyśmy sobie znajdźkę zrobić. Spróbujmy ją sobie zajrzeć do niej. Kurczę. Dobra, gdzie ona tutaj jest? Mam nadzieję, że do żadnego tunelu nie będziemy musieli wchodzić. Tam mogą się znajdować kąsacze. Jaskinia Dead Coyote Lava. Pięknie. Z taką nazwą nic złego się tam nie może wydarzyć, nie? Ryzykujemy. A, i tu chyba było... ta horda. Coś tutaj mamy. Tu chyba już byliśmy. W zasadzie nie ma iniektora. Gdzie jest ta tabliczka, mnie ciekawi. Jak już przeszedłem taki kawałek drogi. Chyba, że ona jest gdzieś na górze. No trudno, dobra. Dajmy się do motocykla. Gdzie byśmy chcieli się wybrać? Tutaj mamy jeszcze
Może spróbujmy tutaj cofnąć się. Spalimy jeszcze to jedno gniazdo tych wron, czy jak one tam się nazywają. Mamy w ogóle, Dobra, wytworzymy sobie. Trzy w zupełności nam na początek wystarczą. Kurde, a tu tych świrusów się zbiega i zbiega co chwilę. Ja nie wiem skąd one się tu biorą. Tam chyba mamy stację benzynową jeszcze. Kurczę, znowu... No, a tu tylko na gniazdo tak reagujesz? Kurde, czy to nie wszystkie? Dobra, to gniazda się pozbyliśmy. Co tutaj mamy ciekawego w tym terenie? Muszę się przyjrzeć dokładniej. Przyjrzymy się Deacon, tylko czego my tu szukamy? Czy to to? Jakoś nic tutaj specjalnego nie widzę. Znaku zapytania. Kompletnie. Kompletnie nic. O, tutaj jest ślad krwi, dobra. Mamy to. Wciąż sobie radzę. Ktoś tutaj jeszcze motocyklem podąża. Tutaj. Co my tu mamy? Mam cię. Wiecie co, boję się trochę tam wejść. No dawać, ziomki. Z jedną to sobie już poradzimy. I po tobie! Fantastycznie. Ciągle słyszę tu w okolicy jeszcze motocykl. To by było na tyle. Wygląda na to, że tak. Coś my tutaj mamy jeszcze do wykonania pod drogą. Dostarczymy jeszcze, myślę, w tym odcinku Krzemiansarze i... ale myślę, że już się udamy tam po prostu szybką podróżą do obozu, do Wyspy Magów, żeby nie tracić za dużo czasu.
Kurwa, paprosz skuterów. Skąd masz taki moment? Jasna cholera! Coś tutaj jeszcze. Dobra, udajemy się, nie ma co traszek. Tak jak mówiłem, wykorzystamy sobie szybką podróż. Dostarczymy krzemian Sarze. Też trochę słabe to jest, że w obozach motocykl może jeździć wolniej. Co prawda na pewno jest to ze względów bezpieczeństwa, abyśmy nikogo nie potrącili. Jestem ciekawy, czy Sara będzie teraz mniej jakaś oskła. Weaver, jak Boga kocham! Co, boisz się odrobiny konkurencji? Wynocha stąd! Jakiś problem? Proszę pani? Nie, tak sobie gadamy, kapralu. Proszę pani? O co wam poszło? O nic, po prostu... Weaver sądzi, że każdy problem można rozwiązać, paląc wszystko do żywej ziemi. Pieprzony chuj. Racja, jebać go, masz. Dziękuję. No tylko... Co znowu, Nico? Nie dziękuj, nie dziękuj mi. Zawsze jak mi dziękujesz, ląduję tylko z nowym, zasranym formularzem na jakiś szajs. Zasranym? Ja... To tak traktujesz moją pracę? Nie tak. Tak oceniasz wszystko, nie to co tutaj robię? Nie. Oczywiście, że nie to. A wiesz, ja nawet nie łapię, czemu wciąż tu jesteś. No to pozwól, że cię oświecę. Przez całe ostatnie 2 lata zabijałem świrusów. Raz za razem także wręcz. Tak bliska, że aż czułem mięso gnijące mi między zębami. Więc jeżeli pracujesz nad czymś, to załatwi ich wszystkich. Jebać to, wchodzę. Ale jeśli mnie tu nie chcesz, to wiesz, wystarczy rozkaz. Prze pani. Deacon, czekaj. Przepraszam, okej? Wiesz, ja przecież... Przecież... Dzięki. Doceniam twoją pomoc. No i kolejny formularz. Kolejna rzecz do odnalezienia. Kurczę. Jeszcze. Chyba bym oddał sobie trofea, które zdobyliśmy w tym odcinku. Trofea, skórę. Kurczę, przebiegłem prawie miejsce z trofeami. Okej, całkiem nieźle. Dziś to wszystko. Dobra, trzymajcie się, kapralu. Kurczę, jak zwykle w obozie kredytów mamy sporo, jednak poziomu zaufania nie bardzo. Jeszcze zwrócimy tą skórę. To była chyba skóra z pumy. Co? Ale jakiś problem? Skóra, mięso, ja zawsze mówię, sprzedaj stos roślinek. No to powodzenia. Kurczę, sprzedajmy wszystko, zależy mi. Nie mam więcej. Na poziomie zaufania i myślę, że w tym miejscu możemy kończyć dzisiejszy odcinek. Udało się wiele zrobić. Ja mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobał, proszę o łapkę w górę. W takim razie, cześć.